Tym razem gościem naszego cyklu jest przewodnik Grupy Fioletowej. Cześć Boże. Cześć Boże. Na początek poprosimy może parę słów o sobie. Cóż powiedzieć, można by mówić tak dosyć długo. 32 lata, od 2 lat jestem księdzem. W trzeci raz prowadzę Grupę Fioletową z Wągrowca. Prowadzę duszpasterstwo Camino Wągrowców w parafii, w której duszpasterzuję. Zachęcam wszystkich, by otwierali swoje serce na Chrystusa, na Boga, gdziekolwiek są. Zawsze to serce było jak najbardziej otwarte, radosne, tylko właśnie tylko na siebie, ale też na drugiego człowieka, a przede wszystkim na Boga w pierwszej kolejności. A co daje księdzu grupa jako przewodnikowi? Motywację do działania przede wszystkim. Dodaje mi takiej energii, tak można powiedzieć. Też radość, że mogę prowadzić to już po raz kolejny. I satysfakcję z tego, że jestem też przewodnikiem właśnie tej grupy. Akurat Pan Bóg tak sprawił, że jestem już trzeci raz przewodnikiem Grupy Fioletowej, z czego bardzo się cieszę. I na koniec poprosimy może parę słów do grupy. Prosto z serca. No, nigdy mojej grupie nie mówiłem, że ich kocham. Ale to mi się wydaje, że nie potrzeba tego mówić, bo to wychodzi też z serca, z głębi. Myślę, że czujecie to doskonale, że Was kocham i za Was może życie ciężko by było oddać, bo Chrystus oddał, mi pewnie ciężko by było aż tak, ale wiele rzeczy też potrafię czy tam przynajmniej starać się zawalczyć, ale też już przed pielgrzymką, dużo czasu przed już się modliłem, żeby cały przebieg tej pielgrzymki był jak najbardziej owocny, żeby to serce, o którym mówiłem, żeby każdego serce otwierało się na Chrystusa przede wszystkim. Wtedy będziemy napełnieni tą Bożą miłością i to nasze życie będzie bardziej radosne. No, dziękujemy ślicznie i tej Bożej miłości życzymy. Z Panem Bogiem. Cześć Boże. Idziemy razem z wiatrem tam, gdzie obraz Twój pielgrzymkowym szlakiem wśród błąkich i żyznych pól. Idziemy razem z wiatrem tam, gdzie obraz Twój dam, dararam. A kolor nasz fioletowy, fioletowy jak wrzos na łące jest. A kolor nasz fioletowy, do naszej matki nieśmy pieśń nam, dararam. Z grupą fioletową pielgrzymuję już 8 raz. Nie wyobrażam sobie wakacji bez pielgrzymki, bez grupy fioletowej. Jest to wspaniała grupa jak dla mnie, która daje mi dużo siły w czasie drogi, dużo takiej mocy, takiego poweru. Zawsze udaje mi się, może nie zawsze, ale w tym roku idę jak na razie cały czas. Myślę, że to jest ich też zasługa. Dlaczego idę z nimi? Bo ich po prostu kocham. To są moje fiolety z mojego rodzinnego miasta. Tak mówiłem już sobie wcześniej, właśnie nie wyobrażam sobie pielgrzymki i wakacji bez nich, bez wspólnego przeżycia tego czasu. Dlaczego jestem akurat grupą fioletową? Dlatego, że uwielbiam tę grupę. Pielgrzymuję z nimi już 4 raz. To jest grupa fantastyczna, fenomenalna, jak jest w jednej piosence. Po prostu uwielbiam ich i super się z nami idzie. No i tyle. I to jest moja grupa z mojego miasta i dlatego. No, na pielgrzymkę idę w tym roku 2 raz. Główną intencją jest zdanie matury. A grupa fioletowa właśnie dlatego, że no, jest to moje miasto. Bardzo dużo ludzi znam i tak na pielgrzymce bardzo tak naprawdę poznaje się ludzi, z którymi się no, na co dzień chodzi do szkoły i tak dalej, a na pielgrzymce poznaje się ich naprawdę i atmosfera jest super, wszyscy razem śpiewają, dogadują się, wszystkie problemy da się rozwiązać, zawsze da się dogadać. I to jest właśnie fajne. No, dla mnie jest to piękny czas, ponieważ spędzam tutaj 11 dni z młodymi ludźmi, którzy pięknie myślą, nie klną, są dla siebie życzliwi. Tutaj jest taki obraz wspaniałej młodzieży, w której nadzieja całego naszego kraju. I to nieprawda, że młodzież jest zła. Jak ktoś chce spotkać cudowną, wspaniałą młodzież, to zapraszam, myślę, że nie tylko do grupy fioletowej, tu na pewno.
na pewno do każdej grupy pielgrzymkowej, bo to naprawdę idą wspaniali, młodzi ludzie, nie tylko młodzi, ale dużo wspaniałych młodych ludzi. To jest moja pierwsza pielgrzymka, na którą się wybrałem, za namową mojego drugiego brata, współkleryka Bartosza. Cieszę się, że poszedłem. Jestem zmęczony, ale tak pozytywnie zmęczony, jak jeszcze nigdy. Pochodzę wprawdzie spod Bydgoszczy, idę z Wągrowcem, ale wiem, że to jest dobry wybór, najlepszy wybór. Z żadną inną grupą myślę, bym nie poszedł. Cieszę się z tego bardzo. Do Częstochowy jeszcze kilka dni, ale jak taki power będzie, to na pewno pójdę w następnych latach. Dla mojego pana. Szumią lesie drzewa, wiatr nad nimi śpiewa, wiatr rośnie wysoko, słońcu puszcza oko. Zapraszam do grupy Felatowej.